чудесной Кершей и чудесной Дубны. Я mam uzupełnienie. To ostatnie jest znaczy nie do tej nadzwyczajnej, tylko do tej zwykłej. No, proszę złożyć na piśmie, bo ty... Tak, oczywiście tak. Na piśmie. Chciałem przeczytać, żeby wszyscy... Nie, no... Tak, ale chcę wiedzieć, że to nie muszą. Nie życzymy się. Nie życzycie sobie. Dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa... Ale to... Ustalenie terminu następnej sesji. Ze względów proceduralnych ustalam następną sesję na dzień 24 września o godzinie 18:30, ponieważ musimy drugą sesję zrobić w tym miesiącu, ponieważ zgodnie z procedurą wtedy będziemy musieli... Godzina 18:30. 18:30. Dokonać kolejnych zadań priorytetowych. Plan finansowy na przyszły rok, który nie będzie wcześniej jak w okolicach 15. I być może jeszcze... A termin złożenia jest do 30. To jest to. Oraz być może dojdą do nas... Poczekaj, a nie lepiej na ten 21, a następny wtorek? 24. 24. A następny wtorek po tym jest który? To już jest po. Jest październik. Październik. Aha, bo już się ma 30. No. Także nie da się. Proszę Państwa, to, proszę Komisję o... Polityki Społecznej i Edukacji. Polityki Społecznej 20 września 17:30, Edukacji 20 września 18:00. Jeszcze raz. Polityka Społeczna 20 września o 17:30, Edukacja o 18:00. Komisja Bezpieczeństwa 19, poprzedzona o 16:00 z łatwem ze strażnika. O której ty robisz? O 16:00 z strażnika? 16:00, o 17:00 komisja jest, tak? O 17:00. 19:00 to jest środa. Z tym, że jeżeli u mnie w pracy wyjdzie posiedzenie rady, to będę musiał to przełożyć no, albo na 20, albo na 18 dzień wcześniej, ale to będę wiedział, mam nadzieję, że już jutro albo pojutrze, no do piątku powinienem wiedzieć. To co, ustawiamy ten dzień, czy na termin? Razie, no, tak, czy tak, termin ustalimy? Nie, no na razie 17:30. 19 września, godzina 17:30. Jeżeli by się coś miało zmienić, to poinformuję. Mam nadzieję, że do końca tego dnia już będę wiedział. Dziękuję. Komisja komunalna zostanie powiadomiona, bo zaczyna być dość sporo na papierów. Jurek będzie zawiadomiony, że musi komisję zwołać. Mam nadzieję, że będzie też mógł być obecny na sesji, dlatego sesję w poniedziałek. Przechodzimy do następnego punktu, oświadczenia i komunikaty. Na razie nie przyjmuję zgłoszeń, bo ja chcę odpowiedzieć panu radnemu Markowi Kocajdzie, który domaga się od dłuższego czasu informacji finansowej na temat ulicy Cegielnianej.